Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Valkyrie Elysium, odcinek już numer 10. No i w dzisiejszym materiale pójdziemy na dalsze regiony z tej zimowej krainy. Postaram się jakieś kolejne postępy zrobić, może właśnie resztę tego, nie wiem, wielkiego kręgu. Jakiś, nie wiem, tajemniczy zamek chyba. Dobra, ale coś jeszcze na tym urwisku zrobić chyba nie. You'll be out there with me in spirit. I'll regale you with every little detail when I get back. Okay. Russo, please listen to me. I just need to protect our people. Try not to let me. No, trzeba w tym miejscu przyznać, ci wojownicy są jednak coraz bardziej potężni, jakieś potrafią teraz uskoki na przykład wykonywać, więc trzeba pod tym względem na nich bardziej uważać niż jak to było w tej pierwszej krainie. Jeszcze kolejni się pojawiają. Ale to było na tyle. Ten pierwszy pojedynek, jeszcze jakaś skrzynia wysokiej czerwonej jakości. No i mamy klucz do garnizonu, gdziekolwiek się on znajduje. Tędy z kolei. Ludzie są głodni, no tak, jakieś kryzysy humanitarne były jeszcze ze względu na te potwory. Więc mało przyjemna sprawa. A czyli tędy, dobra, do otworzyć rzeczywiście, chwila, moment, dobra, to jest jakaś rzecz bardziej poboczna. Ta, czyli to jest ten od garnizonu. I tym oto sposobem mamy kolejny właśnie artefakt tego kolejnego bohatera. Tym razem zbroja, dobra. Jeszcze mamy kolejną misję. Czyli po raz kolejny za pomocą tego L3 oraz R3 będziemy wiedzieli, gdzie znajduje się kolejny artefakt. No zapewne w tamtą stronę, ale w ramach potwierdzenia możemy zobaczyć rzeczywiście. Nawet bez tych motylków raczej każdy by się mniej więcej domyślił, tam kolejni wrogowie tędy z kolei. O, to z kolei będzie trochę trudniejsza walka, proszę bardzo. Jak sobie radzić na tego wielkoluda? No z tych skillów zimowych, proszę bardzo. Możemy go totalnie zaspamować. Ten jeszcze jak mnie porzucił, kurde. Trochę, że mnie jednak oberwał, nieprzyjemna sprawa, ale... No tak, jeżeli się wygra walkę, no to potem tyle właśnie mamy fajnych przedmiotów, że w zasadzie mam regenerację zdrowia na fulla. Jest to bez znaczenia. Dobra, w takim razie zobaczmy, co nas na tej arenie w ogóle pominęło. Jakieś kolejne skrzynie, tak jest, do ulepszenia postaci. Tu jeszcze była jakaś dodatkowa informacja, przed chwilą można było zauważyć rzeczywiście. Z tym razem Wiktor, profesor. No tak, jakieś tam rozważenia bardziej filozoficzne. Już nie będę się jakoś zagłębiał w szczegóły. Dobra, to jest jedyna droga. Tędy trzeba będzie piętro wyżej się wspiąć, zobaczmy. No te skille elektryczne by się w sumie przydały, ale szczerze mówiąc, ci wrogowie są dosyć prości do załatwienia. Więc nawet nie chce mi się zmieniać od poprzedniego odcinka swoich umiejętności. Jeżeli będzie jakiś super ciężki wróg, to dopiero wtedy. Bo tak to wychodzi dosyć szybko. Ten z kolei ma trochę więcej zdrowia. Ten, który jest słabo odporny na obrażenia święte. No i tak, jakkolwiek daliśmy radę.
I must think of our next move. Nie, czyli ten więcej nie zrobimy. W każdym razie patrzcie na to. Mamy fajne kolejne postępy, mamy kolejny save. Więc chyba zaraz dobra, da się ulepszyć na fajne sposoby. Tędy. To jest jakaś misja poboczna. Tylko pytanie, czy jeżeli to teraz, nie wiem, wezmę, to... Nie wiem, ta brama się za mną nie zamknie? Czasami bywały takie sytuacje, ale chyba nie tym razem. Nie może znaleźć własnej matki, jakieś dziecko, trzeba będzie jej pomóc. Dobra, czyli co? Chodźmy się jeszcze jakkolwiek ulepszyć, weapon enhance, ale więcej nie zrobię, niestety. Teraz potrzebne są te srebrne gemy, więc to więcej nie da rady, natomiast jeżeli wejdziemy w Valkyrie, no to teraz dałoby radę chyba za pomocą tych czerwonych ulepszeń rzeczywiście, czyli fajne postępy. Tędy nie da rady niestety w defensywę. Na więcej mi już niestety nie stać, skończyły mi się te monety. Dobra, czyli co, jeszcze zróbmy sobie zasejwowanie. Całkiem niezłe postępy zostały wykonane, tak na samym wstępie, dobra. I teraz pytanie, co będzie nas czekało na tej drugiej stronie tych wielkich drzwi. Powolnymi krokami zbliżamy się do tej głównej areny, z tego co widać, chociaż coś mamy jeszcze na zachodniej stronie. Nie wiem, czy będzie opcja, żeby się tam jakkolwiek dostać. Może jakoś przeskoczymy zaraz, nie wiem. No tak, wrogu ekranu, jak już jesteśmy wrogu jakiejś areny, to naprawdę nie wiadomo, co się zaczyna dziać, tyle jest efektów już specjalnych. Te wszystkie czary jeszcze. Może na tym największym powinniśmy się skupić, on jest słabo odporny na te zimowe ataki. Come on. No wystarczy go z tych zimowych ataków zaspomować i to jest po prostu... prosto wygrana wtedy. Tak jest. Dobra, jeszcze te kolejne gemy do ulepszania. Chmym, ale to jest ciekawa sprawa. Z tego co widzę, mamy zablokowaną drogę. Być może te zachodnie tereny odblokujemy w jakiejś misji pobocznej. Na przykład tej, co przed chwilą była od nas odebrana, od tego dziecka. Więc wydaje mi się, że to będzie odpowiednim rozwiązaniem. Teraz natomiast przechodzimy już do tego głównego zamku. Ej, co jest? Kolejna roślinka. No tak, ktoś jest zadowolony, że dalej może jeść, ale jakieś tam ma inne wątpliwości, okej. Czyli chyba przejście mamy w jedną stronę. Na czym to w ogóle polega ta misja? Tak, czyli w jedną stronę i będzie trzeba takie kółko ogromne wykonywać. Okej. Innego rozwiązania raczej nie widzę. Nawet jeżeli się skupimy pod tym L3 oraz R3, wydaje mi się, że motylki na wprost powinny polecieć i rzeczywiście, dobra. No, odpowiednim podejściem byłoby wymienienie tego jednego skilla, żeby mieć te elektryczne, ale nawet mi się nie chce. Ci wrogowie są bardzo prości jednak do załatwienia. Więc jakichś innych skillów innego rodzaju, zobaczmy, jakichś zimowych. Nie, to w sumie dużo nie bije. Ten jeszcze jaki wróg potrafi wyłaniać się z podziemi. Jaki przerażający. Everything's fitting into place.
Może jeszcze w jakichś, nie wiem, skrawkach tej areny będzie jakieś dodatkowe znajdźki, skarby, ale nic takiego nie widać. Dobra, trzeba przejść na kolejną walkę zapewne. Oczywiście. Tym razem ten ogromny koleś zimowy. Znaczy, że skille zimowe trzeba na niego wykorzystywać, zaraz zobaczymy. Kurde, jeszcze jakie umiejętności. No i teraz zobaczcie, jak łatwo tego największego załatwić. Jeżeli użyje się nawet tych skillów zimowych, tak pojedynczo teraz, po prostu go zaspamuję i bez przerwy będę teraz spamował, to takie obrażenia zadaję. Jednak mam bardzo dużo właśnie tych skillów dostępnych, więc mogę tak spamować przez dłuższy czas. Jakbym nie przechodził tych misji pobocznych, wtedy by było trochę trudniej. No tak, dajemy radę. Mamy właśnie ulepszoną postać, w sumie chyba na maksa. Chociaż trochę zmarnowałem te umiejętności, teraz mam ich trochę niewiele. A sobie... A nie, już się załadowały. Informacje od jakiegoś Oliwiera, tędy natomiast. Nie da rady, trzeba będzie na sam środek się przedostać, jasna sprawa. Dobra, zanim zrobimy jakieś kolejne postępy, no to oczywiście się zasejwujmy. To się z pewnością przyda. No w sumie jeszcze nie ginąłem jakoś wcześniej w tej rozgrywce, ale jeżeli by się ginęło, to pewnie w tym miejscu się jakkolwiek respię, tak? Z tego co widzę, te wrota powinny jeszcze prowadzić do jakiejś nowej lokacji, ale nie mogę tego odblokować po raz kolejny. To jest jakaś arena na zupełnie chyba inną misję poboczną po raz kolejny, więc... Nie da rady. Leave it to me? A, dobra, mam pojęcie, dobra, zapomniałem o tym, czyli ten bohater będzie mógł to uderzyć, rozwalić, patrzcie na to. Tylko, że to użyłem, na samym początku trzeba się skupić na tej barierze. Już zapomniałem, że on ma takie umiejętności. No i misja bardziej poboczna, dobra. To wszyscy? Jeszcze jakiś w podziemiach się znajduje. Kurde, jeszcze kolejne areny. Wiecie co, chyba sobie zmienię jednak tę umiejętność, to już... Tak dużo wrogów mamy tego rodzaju nieprzyjemnego. Czyli będę musiał, powiedzmy, zamiast tych ataków świętych wezmę tą elektryczność, okej, okay, dobra. Co ja teraz kombinuję, czyli tych wzywamy, okej. Okay. No i tak, teraz łatwo kolesi zestunować w jednej lokacji. Jeszcze raz wypróbujmy. I teraz te walki powinny być o wiele szybsze. No ci przeciwnicy... którzy są słabo odporni na ataki elektryczne, są jednak głównym motywem tej krainy, więc... No, warto to jednak jakkolwiek zmienić. O, chwila, moment. Akurat mamy na drugim poziomie już tą elektryczność, zobaczmy. Czyli zamiast... Nie, co ja w ogóle kombinuję? Zła umiejętność. Tędy. I mamy ten Lightning Bolt na poziomie drugim, ale to zapewne wymaga dwóch tych kryształków many, dobra. No i tak mam ich teraz aż 6, więc... Chyba nie będzie to dla mnie jakimś wielkim kłopotem.
Dziewczyna, która wierzyła w przyszłość. W sumie już była taka bohaterka wcześniej, jakieś zostawiała inne kwiatuszki. Więc ci bohaterowie mogą się czasami powtarzać, się okazuje. Dobra, w takim razie nie ma co więcej przedłużać. W sumie jeszcze się zasejwujmy po raz kolejny, bo teraz czeka nas ta walka z bossem nieprzyjemna. Nie chce mi się po raz kolejny tej walki stosować, co przed chwilą była. Ale w sumie i tak warto to jednak zobaczyć. Mamy tą nową umiejętność, więc fajna sprawa. No i spodziewałbym się, że to będzie jakaś walka z bossem. Ta lokacja wygląda dosyć charakterystycznie, właśnie ten cały zamek. Więc zaraz się przekonamy. Jeszcze kolejne wrota. Ale epicki wstęp. Jeszcze kolejne będą. Gra mnie będzie trollowała. No dobra. Może być jednak trochę dłuższy pojedynek. Dobra, skill ognisty na samym wstępie. Kurde, nie mogę się przyciągnąć do kolesia, dobra. Ale wydaje mi się, że to nie będzie jedyna arena. Być może będą jakieś jeszcze kolejne fale. To jeszcze jakiś smok. Wymagane są skille, te, nie wiem, ciemności chyba. Coś tam takiego posiadam, ale... jeszcze zobaczymy. Zostawmy tego wroga na zakończenie. Z kolei bije z jakichś skillów, nie wiem, świetlistych. Dobra, zobaczmy jeszcze tego. Kurde, ale ten smok mi sprzedaje hity nieprzyjemne. My tylko ten nam jeszcze został, okej. No postarajmy się w sumie bez zmiany skillów. On w sumie nie ma aż tak dużo HP. Może go łatwo w sumie zaspamować. To było na tyle. A myślę, że jeszcze może będzie jakaś kolejna arena. Kolejna walka, ale nic z tych rzeczy. O, heal na trzecim poziomie, ale czy aż potrzebuję czegoś takiego? Dobra, powiedzmy, od razu sobie wymienię, ale to już wymaga aż trzech, tak? Dobra, spróbujemy. Tym oto sposobem trzeci artefakt. Mamy jeszcze jakiś dodatkowy ubiór, ciekawe czyj. Wydaje mi się, że to należy do tego Oliviera chyba. Wcześniej była o nim informacja, że jakoś chciał walczyć na froncie, ale chyba mu ojciec nie pozwalał, więc... chyba na tym będzie się skupiała ta cała fabuła. A, czyli że szybciej mógłbym jeszcze zdobywać te całe umiejętności, a w sumie wydaje mi się, że... to, co mam obecnie, czyli podejście w ten atak, jest chyba trochę lepsze. Zostanie odciągnięta do Nilfheimu. Jakaś bohaterka, babcia, coś tam ktoś powiedział. No, w sumie do tej pory wszystko odbywa się tylko i wyłącznie w tym Midgardzie. Nie wiem, czy jeszcze fabuła tej produkcji będzie na jakichś, nie wiem, innych wymiarach. Tak jak na przykład w tym God of War. Może jeszcze jakoś na koniec rozgrywki zmieni się jednak fabuła. No ale do tej pory Odyn nas wysyła tylko i wyłącznie do Midgardu, więc w sumie ciężko powiedzieć. Dobra, czyli no... zobaczmy jeszcze te motylki. Z pewnością w tamtą stronę trzeba będzie się udawać. Zobaczmy w ramach pewności. I rzeczywiście, dobra. Tu już niczego nie ma, a więc chodźmy od razu wyżej. To po raz kolejny do tych ogrodów wielkich. Skill elektryczny to razu przerwę tym wrogom, dobra. Może jeszcze zdążę, zanim zniszczą to drzewo całe. Chyba rzeczywiście.
I co nam to w zasadzie gwarantuje, że to drzewo, żeśmy uratowali, nawet dokładnie, nie wiem, nie jest to szczegółowo wytłumaczone, jakieś kolejne niby tam dusze znajdowałem, ale... Nie wiem, nie było żadnego napisu związanego z tym wszystkim. To chyba o jakichś kobietach ktoś rozmawiał, nie wiem, o jakichś wielkich oczach. Może chodziło o jakieś, nie wiem, postacie z anime. W sumie to jest takie, nie wiem, bardziej JRPG właśnie. Od tego Square Enix. O kurde, to będzie trudniejszy pojedynek, dwa smoki jednocześnie. Dobra, czyli od razu się skupmy na jednym. Skill ogniste powinno go totalnie załatwić. Jeszcze jeden raz. Dobra, przebite. Kurde. Dobra, ten jeden już dorobiony, tak jest i po robocie. No te smoki były wyzwaniem w tej pierwszej krainie, teraz już dosyć łatwo można sobie z nimi wszystkimi poradzić, całe szczęście. Okej, czyli mamy kolejnego save'a, proszę bardzo. No postaramy się już całą krainę w dzisiejszym odcinku zwiedzić. Z tego co widzę, jestem całkiem blisko, albo nie. Czyli jeszcze tędy trzeba będzie przejść, a to z kolei to nie wiem, jakieś dungeony. Jak się to w sumie wszystko prezentuje. Teraz na północ przejdziemy? Nie, nie ma takiej możliwości, ale... Nie wiem, tak to wygląda, jakby dało radę przejść na drugą stronę. Tam jest jakaś właśnie ta niebieska notatka. O, proszę bardzo. Chyba jakoś później dopiero. Ulepszanie broni? Nie, to nie ma sensu. Natomiast ulepszanie postaci Walkirii... Wydaje mi się, że może mnie na coś stać. Nie, nie da rady. Nie mam wystarczającej ilości supportowej. Jeszcze jakieś rzeczy rzeczywiście, dobra. No i w sumie ulepszyłem wszystkie rzeczy, jakie tylko mogłem. Na stan obecny, na ten poziom postępów nie można postaci wyżej ulepszyć. Te srebrne gemy są potrzebne, a to z tej chyba kolejnej krainy. Dobra, więc zobaczmy dalej, jak to teraz wygląda. Pewnie jakieś kolejne pojedynki. Dobra, z tym już sobie wielokrotnie radziliśmy, proszę bardzo. Będzie szybka walka już za pomocą tych skillów elektrycznych. Tu jeszcze starają się mnie jakkolwiek od tyłu złapać. No, design tych wrogów dosyć mroczny. Nie wiem w sumie, co to za... Jakieś mumie, albo coś w tym stylu. Jakieś podziemne stwory mało przyjemne. Co, my się jeszcze z kimś bijemy? Jeszcze tam bohaterowie jakieś ataki wykonywali, nie wiem. Może jeszcze jakiś w podziemiach jest niby koleś. No, kolejna ciężka walka się szykuje. Czy mogę ich jakoś stauntować, żeby poza arenę wyszli? Halo, halo, koleś? On nie przejdzie aż wtedy. Dopiero jeżeli przekroczy ten punkcik. A, no właśnie, czy już przekroczyłem, czy już jest walka, dobra. No tak to się w sumie prezentuje. To w sumie jakaś mumia nowego rodzaju, która jest sobą odporna na skille ogniste. Zazwyczaj na elektryczne są odporne, nie wiem dlaczego. No i teraz ten ostatni wróg. O rany, z tym będzie trochę ciężej. Teraz umiejętności jakieś mroczne są wymagane. Kurde, nie chce mi się tego po raz kolejny ładować, ale ile on ma zdrowia? Co za straszliwe ataki. Nie wiem, czy to nie będzie w sumie potrzebne, no. Jeszcze raz wezwijmy tych sojuszników. No jakkolwiek go jeszcze przebiłem, przynajmniej. This is the true work of a knight.
No ale jeżeli w przyszłości będą się tacy powtarzali, będę musiał do tego jakkolwiek się jeszcze dostosować. Dobra, na samym początku zobaczmy jeszcze ten rejon. Nie, już nie ma żadnych dodatkowych skrzyni, jak to było wcześniej. No, trzeba będzie jakoś bardziej na te tereny północne chyba. Już poza ten zamek wejść. Poza tereny głównego zamku. A, mogę się jeszcze cofnąć? How are we to save our people, our kingdom? Tak zwany Christopher, kto to może być? Może ktoś z tej rodziny królewskiej? Ktoś będzie miał jakiegoś brata albo siostrę, się jeszcze chwali, jakieś kolejne dziecko chyba. No, w młodym wieku też wielka ilość bohaterów niestety umierała. Przykra sprawa, przykry świat. Ale tak to było za czasów Ragnaroku. Też jakieś ogromne kusze, mogę to zdewastować, nawet nie ma takiej możliwości, okej. Możesz jakoś na dachy dałoby radę wskoczyć, ale nie, chyba powątpiewam. Dobra, więc proszę bardzo, kolejny save. W sumie save'owałem się kilka minut temu, ale nie pogardzę. Dobra, i teraz trochę inny region. Postaram się jeszcze to jakkolwiek odblokować i z tego co widzę, chyba będą jeszcze jakieś przerażające dungeony. Już niebawem. Chyba trochę zmienimy ten cały klimat. O kurde, ale ilości wrogów. Dobra, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, czyli muszę te skille elektryczne. No z taką ilością mumii jeszcze nie musiałem sobie radzić. Ale całe szczęście moje skille są bardziej AOE, mogę wiele wrogów jednocześnie załatwić. Dobra, z kim ja się teraz biję? Już się można skupić w tej całej walce. Dobra, i to już wszyscy. Trochę, że mu oberwał, no. W trakcie tej całej walki można się jednak trochę zgubić, szczerze mówiąc. Może nie zauważyć, że się tyle damage'a oberwało. W sumie nie wiem, czy to jest jakkolwiek zaznaczone na ekranie, jeżeli mi się życie kończy, czy tam bohaterka jakoś, nie wiem, jest bardziej chora albo coś w tym stylu, tak jak na przykład w jakimś Call of Duty czasami takie są momenty. Że ekran cały czas jest na inny kolor zaznaczony jakimiś krwawymi znakami. Dobra, i teraz tego, ajajaj, po raz kolejny te skille ciemności są wymagane, głupia sprawa. Dobra, zobaczmy w takim razie na szybkości. Może zamiast, nie wiem, zamiast leczenia, czy to by się w sumie opłacało? To trochę agresywne podejście. Kurde, no nie wiem. No chyba już wolę kolesia zaatakować tak zwyczajnie, bo ci wrogowie są bardzo rzadko w sumie. Bardzo rzadko się pojawiają. Kurde, ale takie obrażenie mi koleś sprzedaje. No nie da rady, muszę wykorzystać coś na szybkości. Dobra, zamiast tego... Punishment Blast. Słaby jest ten atak, jak to w ogóle wykorzystać? Jeszcze raz takie uderzenie. Możliwe, że to już będzie ostatni właśnie ten
Znacznik do odblokowania. Artefakt. Dobra, czyli na samym początku tędy przejdźmy. To jest jakiś szybki korytarzyk z notatką i chyba tyle. Rzeczywiście. Osoby z Romalii posiadają jakieś skille magiczne. Romala nawet dokładnie nie kojarzy tej lokacji. Jak się nazywa w sumie ta zimowa kraina? Może właśnie tak? Nie pamiętam. Już zapomniałem. Dobra, w każdym razie co ja teraz spróbuję, czyli wchodzimy w itemy. Soul Ambrosia, czyli jeszcze więcej tych niebieskich, niebieskiej many. Cudowna sprawa. No i zobaczmy, co mamy jeszcze dalej. To już do jakichś chyba podziemnych dungeonów właśnie schodzimy powolnymi krokami, rzeczywiście. Tu już jest bezpiecznie, bez żadnej większej walki z tego co widzę. Ciekawa sprawa, zazwyczaj takie areny większe zwiastują pojedynek i rzeczywiście... Dobra, zobaczmy jeszcze tą arenę większą, czy jakieś, nie wiem, znajdźki będą kolejne, ale chyba nic z tych rzeczy. Jedyna droga, jaka nam została, to właśnie odtędy. To już przechodzimy na trochę inną lokację. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to jakieś chyba jaskinie, nie wiem. Jak to się w ogóle prezentuje? No trochę inaczej to już wygląda. A nie, to będą po prostu góry. A, czyli w tym miejscu muszę wykorzystać tego bohatera, łucznika. Aj! Cały czas zapominam, że na samym początku muszę się skupić na tym. Pod R3. No i dopiero wtedy mogę tą umiejętność jakkolwiek wykorzystać, bo... bez tego nie da niestety rady tego zrobić. No, teraz przechodzimy w trochę inne miejsce. Takie ogromne góry z kolei. No, ciekawe, podaje się. O, z tym razem. Ajajaj, po raz kolejny muszę zmienić swoje umiejętności. Nie mam tej elektryczności Lightning Bolt, dobra. O, jeszcze ten Banish Potion, który niszczy jakieś debuffy, to się również może jakkolwiek przydać na, nie wiem, jakichś magów, powiedzmy. O, ten bohater jeszcze, witam serdecznie. Jeszcze walkę mamy najlepiej. Całe szczęście nie otrzymuję obrażeń. Swoją drogą, ten bohater jest trochę tajemniczy, tak się pojawia w dosyć, nie wiem, niespodziewanych lokacjach. Też nie jest tą duszą, tylko jakimś zwyczajnym człowiekiem, a może to jakiś, nie wiem, zwiadowca, może od Odyna, ktoś mnie śledzi, nie wiem. Ciężko w sumie stwierdzić. No i co, ścieżka jest dosyć liniowa, jak sobie możecie zaobserwować. Cały czas musimy w górę się udawać. O! Z tym już w sumie dawno się nie pojedynkowałem, to te skille ogniste będą najlepsze. No to nawet nie potrzebuję sojuszników, żeby sobie z nimi jakkolwiek poradzić. Was a tenacious one.
O, jeszcze ukryte kwiatki, zobaczmy. Glyanhorn. Coś już takiego czytałem, to chyba ten... Jak to się nazywa? Taki róg do... grania? Nie, coś takiego, bo jeszcze w God of War, że już dokładnie nie pamiętam. Kolejni przeciwnicy, tym razem... skille zimowe należy na nich wykorzystać. Więc takie żywiołaki nie stanowią wielkiego kłopotu, tak jest. No i proszę bardzo, jeszcze jakie wspaniałe widoki na ten cały zamek. No, przypomina mi się właśnie ten Kaer Morhen z Wiedźmina, nie wiem, co wy o tym sądzicie. Całkiem w sumie podobny klimat. Jeszcze więcej tych strasznych żywiołaków, a w sumie nawet nie będę sojuszników wzywał. Szkoda w sumie umiejętności. Bardzo łatwo ich skontrować. Jakieś bóstwo? No, proszę bardzo, jakie górskie miasteczko teraz mamy z kolei. Tam jeszcze, co to za stwory przerażające? Dobra, z czymś takim się w sumie jeszcze nie pojedynkowałem. Ale straszny wróg. Dobra, mamy po pierwsze misję poboczną, dobra. Jestem walkirią, a nie bóstwem. Okej, czyli teraz mamy chyba jakąś matkę, która szuka syna. To jest misja jedna poboczna, a wcześniej miałem misję poboczną, że syn szuka matki. Nie wiem, czy te misje są jakkolwiek ze sobą powiązane. Dobra, jak to wygląda? Czyli teraz będzie jakaś walka ze strasznym bossem. Dalej trzeba będzie się tędy przedostać. To z kolei nie wiem, co oznacza jakieś ludziki, nie wiem. Może jakaś inna misja jeszcze będzie w tej lokacji, dobra. W każdym razie, dobra, czyli się zasejwujemy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tak, czyli jesteśmy już 7 godzin rozgrywki, czyli... w sumie z tego, co widziałem, przeszedłem 50% gry, jeżeli chodzi o główną fabułę. No ale jeżeli chodzi o te poboczne misje, no to jeszcze długa droga przed nami, więc nie wiem. W każdym razie w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał. W sumie zrobiliśmy całkiem niezłe postępy. Natomiast jeżeli interesuje was to, co będzie działo się dalej, właśnie na przykład ta walka z bossem, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra!